Witajcie, nazywam się Mati, a dziś znów Karolina Drepieńska. Znów otwarcie i znów szczerze o związku. I nie znów, a dodatkowo wyjaśnienie z Pysińskiego z poprzedniego filmu. W ostatnim filmie pokazałem wam Karolinę, która chyba pierwszy raz od 5 lat pokazała swoją prawdziwą twarz. Znaczy wiecie, czy prawdziwą, czy jest to kolejna bajka, po której znowu wróci do Caroline Drepieńskiej, to już wie chyba tylko sama Karolina. Natomiast pierwszy raz pokazała z siebie zupełnie innej perspektywy. Chyba wszyscy z tym się możemy zgodzić. Nie będąc już nieustannie uśmiechniętą i kpiącą z biedoty dziewczyną. W komentarzach pod ostatnim filmem znalazłem kilka wiadomości, które mówiły, że to, co powiedziałem na odcinku, to jest tylko część, ponieważ u Karoliny dalej się wiele dzieje. Szybko wszedłem na Instagrama i okazało się to prawdą. Jeszcze na wstępie, ponieważ nie sądziłem, że wstawię film jeszcze przed premierą pierwszego odcinka na tym nowym kanale, to bardzo serdecznie zapraszam. Zbliżamy się do 1000 widzów, będą tam vlogi treningowe, więc będzie można poznać mnie z zupełnie innej strony, potrenować ze mną. Bardzo serdecznie zapraszam. Mam nadzieję, że zawitacie, sprawdzicie tak po prostu z czystej ciekawości. Brakuje tylko ciebie i będzie mi cholernie miło, jeśli sprawdzisz, co tam jest. Dolarsowa królowa, jak wielokrotnie kazała się do siebie zwracać, była zmuszona do zrobienia zakupów w biedackim sklepie. Kochani, mały update z mojego życia. Aktualnie znajduję się w Walmarcie. Będę próbować robić sobie zakupy spożywcze, coś do jedzenia, bo nie mam co jeść. Zostawił mnie również bez grosza. Wcześniej robiłam zakupy spożywcze w najtańszym takim, tak jak Makro Cash and Carry, to jest najtańsza hurtownia spożywcza przez tyle lat. On całe życie tam robił zakupy spożywcze i też mnie tego nauczył i tam robiliśmy większe zakupy. Ponieważ jest to chyba drugi najtańszy sklep z jedzeniem, nie robiliśmy zakupów w Whole Foodsie, nie robiliśmy zakupów w drogich sklepach. Tylko po prostu moja rzeczywistość z nim wyglądała tak, że miałam określony budżet, na przykład 150 albo 300 dolarów na zakupy. Boże jedyny, biedna Karolina musi teraz zrobić zakupy. Zakupy w takiej biedronce naszej polskiej i teraz jest jej bardzo smutno, ponieważ ona nie ma za co żyć, nie ma czego jeść i co w ogóle teraz się z Karoliną dzieje. Wydaje mi się, że Karolina nagrywając to Instastory miała chyba na celu, żebyśmy wszyscy właśnie w ten sposób zareagowali, żebyśmy wszyscy teraz rzucili się, żeby poklepać ją po pleckach, żeby ją przytulić, żeby powiedzieć: Karolina, będzie dobrze, dasz sobie radę. Natomiast po tylu kłamstwach, po 5 latach, Boże jedyny, ja nawet nie wiedziałem, że ona tyle jest w tym internecie, natomiast po tylu latach ja po prostu nie potrafię jej współczuć. I ktoś może powiedzieć: Mati, jesteś w ogóle bez uczuć, jak możesz jej nie współczuć? Natomiast w momencie, kiedy ktoś kłamie tyle lat, to jak można takiej osobie współczuć? To po pierwsze, a po drugie, skąd macie pewność? Skąd możemy wszyscy mieć pewność, że nie jest to kolejna gierka, którą stworzyła sobie Caroline albo Karolina wraz ze swoim Jackiem, do którego koniec końców wróci i znowu będzie śmiała się z całej biedoty polskiej? Wiele osób myśli, że ja miałam takie bogate życie poza kamerami z nim, a tak naprawdę kupowałam jedzenie w Costco. Możecie sobie zobaczyć, co to jest. I po prostu tylko za każdym razem, jak robiłam zakupy dla siebie albo przywoziłam nawet półtorej tygodnia temu ostatnio zakupy dla jego mamy do miejsca, w którym mieszkał z nią godzinę od Miami, to, o Boże, nie mogę pozbierać myśli, mam tak opuchniętą twarz i się trzęsę. To po prostu tego nie doceniał i ja tylko robiąc zakupy w tak biednym miejscu przez 5 lat tylko modliłam się, żeby Polacy nie zrobili mi z boku zdjęcia na pudelka, że ja kreuję jego wizerunek i swój na milionerów, a tak naprawdę robimy zakupy w Costco. Jeżeli mi nie wierzycie, że zawsze, od zawsze robię zakupy w Costco, to macie moje membership. No i teraz tak, jak oglądam te Instastory, to mam takie wahania, mam takie ups and downs i z jednej strony, jak oglądałem tą pierwszą relację, no to kompletnie nie mogę jej współczuć. Natomiast zaraz pojawia się druga relacja, na której ona mówi, że ma opuchniętą twarz, to oczywiście może wskazywać na to, że płakała, że jest roztargniona. Natomiast jednocześnie w tym wszystkim ona ciągle podkreśla, że musiała robić zakupy w takich biednych sklepach i te biedne sklepy tak musi bardzo
podkreślać, że one są biedne. Natomiast za każdym razem, jak słyszymy o bogatszych ludziach, o milionerach, no to słyszy się, że oni nie wydają pieniędzy na głupie rzeczy. To znaczy, oni są milionerami, ponieważ jak mogą sobie pozwolić na coś tańszego, no to będą z tego korzystać, jednocześnie oszczędzając ogromne pieniądze. Więc to, że na przykład jakiś milioner albo gość, który ma ogrom kasy, nie musi być milionerem, ale po prostu jakimś facetem albo kobietą biznesu, która ma naprawdę tej kasy sporo, no to takich ludzi również możemy zobaczyć w Lidlu. Aktorów bardzo często możemy zobaczyć w jakiejś Biedronce. Na przykład ostatnio widziałem się z takim bardzo bogatym mężczyzną ze świata show biznesu i on robił zakupy, uwaga, uwaga, w Action. Czy Karolina na przykład uważałaby takiego gościa z Polski za biedaka? Wydaje mi się, że niestety tak. I to jest w tym wszystkim smutne, ponieważ te dwie postaci Karoliny bardzo się ze sobą łączą. To znaczy, z jednej strony mamy dolarsową królową, Karolinę Derpieński, natomiast z drugiej strony mamy Karolinę Derpieńską, która tak samo jak Karolina Derpieński musi pokazywać, że coś jest biedne, że coś jest w ogóle niemilionowe, że coś jest niedolarsowe i znowu te wahanie. Z jednej strony współczuję jej, że przechodzi przez ciężki okres, ale jak słucham tego, jak ona wypowiada się o czymś biedniejszym, o czymś skromniejszym, albo że jakoś wyśmiewa, albo zaniża wartość tych biedniejszych sklepów, to robi mi się niedobrze. Także z waszym milionerem robiłam 5 lat zakupy w jednym z najtańszych sklepów spożywczych i modliłam się, żeby nikt nie przyłapał mnie i nie zrobił zdjęcia, żeby nie wydało się, że wcale nie jesteś milionerami. To jest najgorsza rzecz, jaką Karolina mogła sobie wyobrazić, że ona robi zakupy w takiej polskiej Biedronce i ktoś mógłby zrobić jej zdjęcie. Tragedia. Naprawdę, Karolino, współczuję ci z całego serduszka. Możesz tego nie wierzyć przez mój ton, ale uwierz, bardzo ci współczuję. Mam nadzieję, że w końcu staniesz na nogi i że nie będziesz musiała wokół plebsu chodzić tymi samymi ścieżkami, tymi samymi uliczkami i trzymać tych biedackich koszyków, na których ktoś trzymał swoje biedackie łapy jeszcze chwilę temu. Nie zostawił mi ani grosza i znajduje się obecnie w Walmarcie. Walmart, jeszcze raz powtórzę, to jest najtańszy sklep spożywczy w Stanach. Jeszcze tańszy niż Costco, w którym zawsze robiliśmy zakupy, więc aktualnie będę musiała wybrać coś dla siebie do jedzenia, bo mam pustą lodówkę. Czy jest na sali ktoś, kto w tym momencie współczuje Karolinie? Ja widziałem ten cały pakiet z torek Karoliny i ja wiem, że później będzie o wiele smutniej, o wiele ciężej, natomiast w tym momencie nie potrafię, po prostu za cholerę, jak nawet bardzo bym chciał i bardzo starałbym się, to nie potrafię jej współczuć, ponieważ sam pochodzę z rodziny skromnej, nie chcę powiedzieć, że biednej, natomiast często było tak, że na przykład znajomi wychodzili na pizzę i ja mówiłem na przykład, że nie jestem głodny. Ja nie jestem głodny, spójrzcie na mnie. Ja, czy kiedykolwiek ja mogę być, czy mogę nie być głodny, moi drodzy? Uwielbiam jeść. I za każdym razem, jak oni wychodzili na pizzę albo kebaba, to ja mówiłem, słuchajcie, ja już jadłem, ja to jadłem obiad, nie jestem głodny. Także kumam, jak to jest żyć skromnie, jak to jest mieć na przykład czasem gorsze ciuchy niż znajomi, jak to jest mieć nieoryginalne ciuchy i krew mnie dosłownie zalewa, jak ktoś wyszydza to, że musi teraz odnaleźć się w nowej rzeczywistości i musi robić zakupy w tak biednym sklepie. Znajomi na przykład zrobili sobie zakupy w Żabce albo na przykład na każdej przerwie w technikum mogli sobie kupić hot doga, a ja musiałem jeść kanapki. Czułem się troszeczkę gorszy, może nawet nie gorszy, jeśli chodzi o jedzenie. Natomiast troszeczkę zazdrościłem, może na pewno, bo na przykład kumpel zawsze przychodził z Knopersem i z jakąś Coca-Colą, albo na przykład na każdej przerwie sobie kupował Cabanosa i coś tam jeszcze w sklepiku szkolnym. Natomiast ja zawsze miałem kanapkę i zawsze miałem picie, wlane herbatę na przykład, posłodzoną, wlaną do butelki, wiecie, takiej po coli na przykład. Czy teraz się czuję gorszy z perspektywy czasu? Absolutnie nie. Czy zazdrościłem w tamtym momencie? Troszeczkę tak. Taki na przykład miałem limit tygodniowy od mojego ex-milionera. 317 na zakupy spożywcze w biednej hurtowni, gdzie musiałem połowę się podzielić z jego mamą oraz jej opiekunami. Jako że nie mieszkam w Stanach, postanowiłem skontaktować się ze swoją znajomą, która w tych Stanach mieszka i okazało się, że te $317 na tydzień to wcale nie jest tak mało, więc jeśli ktoś płacze, że musiał tylko wydawać 317
$12 na spożywcze. To jest w ogóle takie ciężkie, że on musiał tylko tyle wydawać. No nie powoduje u mnie, moi drodzy, żadnych łez. Nie powoduje u mnie nawet zaszklonych oczu, mimo że nawet chciałbym to zrobić. To nie potrafię, ze względu na was i samego siebie. A mać, straciłbym szacunek, jeśli współczułbym w tym momencie Karolinę Rypieńskiej. Na tą luksusową kawiarnię, żebym udawała milionerkę i budowała mu pozytywny wizerunek, bo chciałem mu sprawić przyjemność i słuchałem się jego polecenia, aby wstawić jak najwięcej luksusowych zdjęć na Instagram. To koleżanka za siebie zapłaciła, a ja 200 zapłaciłam z mojej karty kredytowej, którą do tygodnia muszę zaraz sama spłacić. Czyli była zmuszana do tego, żeby wstawiać jakieś fancy instagramowe zdjęcia, żeby ten chłop był zadowolony. Natomiast zastanawiam się, czy faktycznie trzeba zapłacić $200. Może faktycznie ta truskawka jest pozłacana, więc to wpędzić się w jakieś spłacanie kredytu, żeby mus jakiś z truskawką? Nigdy nie miałem prywatnego kucharza oraz sprzątaczek i pomocy domowej. Jadam to, co kupiłem z zakupów spożywczych, bo do knajp przestaliśmy chodzić od dawna, dawna. Zapłacił jedynie 2 razy w Dubaju za 2 drogie knajpy jako pokazówkę na Instagram i prosił, żebym wstawiła z tego Reelsa. No Karolina dosłownie robi wszystko, żeby utrudnić to współczucie. Nie miałam prywatnego kucharza. Słuchajcie, nie miałam sprzątaczki, nie miałam. Nie miałam pomocy Czajcie? Czajcie, że ja musiałam w ogóle żyć w takich warunkach, że ja, dolarsowa królona, królowa, Karolina Rypieńska, nie miałam pomocy domowej. Nie miałam ja sobie sama musiałam gotować. Karolina, naprawdę ci współczuję. Codziennie płakałam i liczyłam, że przestanie na mnie krzyczeć i nowy dzień przyniesie pozytywną energię, ale każdego dnia było tylko gorzej i moja psychika coraz bardziej siadała, a on dokręcał śrubę. I tutaj po raz kolejny mamy taką falę. Z jednej strony najpierw na Instagramie jej widzimy, jak ona narzeka na to, że nie ma pomocy domowej i sobie sama musi gotować. Z drugiej strony pokazuje, że musiała codziennie płakać, to znaczy musiała, że codziennie płakała przez to, jaki on był w stosunku do niej. I to jest, cholera, strasznie przykre, strasznie przerażające. I w to wierzę, mam cholerną nadzieję, że się nie przejada na tym, że współczuję Karolinie. Natomiast tego YouTube'a robię 12 lat i wielokrotnie, niestety wielokrotnie, w momencie, gdy współczułem komuś, gdy ktoś pokazywał swoją prawdziwą twarz, pokazywał, jak bardzo mu się nie układa, pokazywał swoje prawdziwe łzy, okazywało się, że ja jestem tym idiotą, ja jestem tą głupią osobą, która po raz kolejny komuś zaczęła współczuć, po raz kolejny kibicowała komuś, a dana osoba, której tak naprawdę się mocno współczuło, która pokazywała te wszystkie ciężkie chwile, później śmiała się nam prosto w twarz, pokazując, że to wszystko jedna wielka gierka. Ale w tym momencie wierzę, że to w tym momencie, ten Instagram, który przed chwilą wam, to zdjęcie, które przed chwilą wam pokazałem, wierzę, że to się dzieje, że ona nie robi sobie z tego kolejnej afery, kolejnej dramy, kolejnej bajki, przez którą mamy ją bardziej polubić. Współczuję. Szczerze współczuję. Także kochany, jak chcecie oryginalne Versace, ale kosztem zdrowia psychicznego, godności, szacunku do siebie, udawania życia ponad stan, słuchania wulgaryzmów i poniżania oraz codziennych krzyków, to pan milioner jest singlem. Czasami przewiezie was nawet drugim autem, piszcie do niego, musimy mu znaleźć nowy podnóżek. No i na to zdjęcie nie do końca wiem, jak zareagować. To znaczy, z jednej strony absolutnie brzydzę się osobami, które niszczą fizycznie i psychicznie drugą osobę w związku. Brzydzę się, autentycznie brzydzę się. Natomiast z drugiej strony mamy napisane przez samą Karolinę, że kochane, jeżeli chcecie oryginalne Versace, ale kosztem zdrowia psychicznego, godności i tak dalej. Natomiast to, co napisała, to że ona chciała tych Versace, że to ją jednak trzymało w tym wszystkim. I albo tego nie rozumiem, albo to mnie przeraża. Pod koniec związku, parę dni przed moim odejściem, nie pozwalał mi nawet wychodzić z domu na przykład na rzęsy, z racji tego, że miał moją lokalizację, to jak tylko zobaczył, że wyjechałem z domu, dzwonił w szale i karał mnie blokadą i ciszą na 20 godzin. Wiedział również, ile razy chodzę do toalety i czy mam rozwolnienie. Karanie ciszą, bo nie uzgodniałem z nim, czy mam prawo wyjść z domu na rzęsy, więc był wściekły, że nie miał kontroli nad moim wyjściem z domu na rzęsy. Nie podobał mu się kolor moich paznokci, za które ja zapłaciłam. Usprawiedliwiałem się i walczyłem jak lew, że mogę zmienić kolor paznokci, a on dzwonił z krzykiem, że mam spierdzielać, bo mu się kolor paznokci nie podoba i ukarał mnie ciszą. I że on nie przyjedzie przez to do mnie do Stanów. No i po raz kolejny niestety w tym przypadku mamy do czynienia z tą smutną częścią relacji Karoliny Rypieńskiej, ponieważ dowiadujemy się, że gość poza tym, że był bardzo nie fair w porządku do niej, to był również bardzo zaborczy, chciał ją kontrolować. Za każdym razem, gdy ona chciała zrobić sobie jakiś inny kolor paznokci, albo przedłużane rzęsy, albo cokolwiek, to on karał ją ciszą. I to jest straszne. Karanie na wszelkie sposoby, żeby psychika drugiej osoby siadała. To jest wykorzystywanie, to jest bycie potworem, to jest przemocowe.
I to jest straszne. I to jest po prostu straszne. I ja nie chcę teraz mówić rzeczy oczywistych, bo wszyscy to wiecie. Natomiast po raz kolejny Karolina kibicuje, żebyś faktycznie stanęła na nogi. I po raz kolejny brzydzę się każdą osobą, która wykorzystuje psychicznie drugą osobę. Już jestem w łóżku. Jeszcze makijażu nie zmyłam, ale wzięłam prysznic. Powiem wam szczerze, że ja nie sądziłam, że wystarczył mi tydzień, żebym wyszła z depresji. Oczywiście nadal mam nerwice, nadal po prostu jest mi smutno, nadal przypominają mi się te dobre momenty w związku i po prostu płaczę. I nadal jest ciężko, ale tak naprawdę postanowiłam, że nie koniec szlochania, koniec smutnych cytatów i po prostu wracam na właściwą ścieżkę, bo nikt za mnie, nikt mi nie da pieniędzy, nikt mnie nie podniesie, nikt mi na talerzu nic nie poda, więc muszę wziąć się w garść i po prostu brać oferty pracy, szukać reklam na Instagramie, wychodzić do ludzi, stać się w końcu społecznym człowiekiem. Naprawdę i w tym momencie szczerze przepraszam, że za każdym razem, gdy kończy się kafelek na Instagramie Karoliny, to rozpoczynam od głębokiego westchnięcia. Natomiast inaczej chyba nie potrafię reagować. To znaczy ta druga połowa, że ona chce się wziąć w garść, że ona mówi sobie samej stop, że już nie będzie szlochać, że już nie będzie się użalać, tylko faktycznie chce wziąć swoje życie za jaja i zrobić tak, żeby po prostu jej było dobrze. Z tym jak najbardziej się zgadzam i tutaj absolutnie, totalnie jej kibicuję. Natomiast pierwsza połowa to jest coś, co mnie bardzo uderza. I wydaje mi się, że w poprzednim filmie tego nie powiedziałem. W podsumowaniu raczej też to jeszcze powiem, ponieważ jest to mega ważne. Natomiast mówienie o depresji w tak łatwy sposób. To nie jest tak, że ja neguję, albo że mówię, że ona absolutnie tej depresji nie ma. Natomiast mówienie, że wyszło się z depresji w ciągu tygodnia, albo na przykład na tym poprzednim filmie ona mówi, że w przeciągu 2 miesięcy wyszła z depresji, wydaje mi się, że to może być nieco krzywdzące. Oczywiście ja w swoim poprzednim filmie też powiedziałem trochę lekceważąco do tego podszedłem. Przyznaję się, jak najbardziej. Natomiast wydaje mi się, że to jest krzywdzące. To znaczy, że w tydzień można wyjść z depresji. I nie wiem, czy do końca Karolina wie, jakich mocnych słów używa. Czasem pójście na terapię to jest zajebiście odważny krok i on trwa w ogóle mega długo. Później dostanie na przykład leków jakichś i przez na przykład tydzień, 2 tygodnie, 3 tygodnie czujesz się różnie, ponieważ one mogą wpływać tak, że tydzień będziesz miał dobry nastrój, tydzień będziesz w ogóle nie chciał wychodzić z łóżka, kolejny tydzień będziesz taki, że będziesz agresywny albo będziesz huśtawka nastrojów, ogromna huśtawka nastrojów. I na przykład najczęściej jest tak, że po miesiącu, po 1,5 miesiąca znowu idziesz do lekarza, żeby on zobaczył, jak te leki na ciebie wpływają. Natomiast po raz kolejny, tak jak w przypadku mówienia w tak łatwy sposób i w tak lekki sposób o tym, że coś jest biedniejsze i coś jest gorsze, tak tutaj po raz kolejny krew mnie zalewa, ponieważ ja również rozpocząłem terapię, jestem w trakcie terapii i wiem, jaki to jest proces. To nie jest tydzień. Absolutnie nie można wyjść z depresji w tydzień. I jeśli ktoś uważa, że można, to albo ja jestem naprawdę osobą, która jest niedowiarkiem, albo jestem osobą, która wie w tym temacie zbyt mało. Natomiast według mnie w tydzień nie można wyjść z depresji. Można w tydzień wyjść z jakiegoś złego nastroju albo z jakiegoś doła, natomiast nie z depresji. Depresja to jest rak dla duszy. Depresja to jest coś, przez co ludzie na przykład odchodzą z tego świata. Nasi najbliżsi, nasi ulubieni aktorzy, nasi ulubieni piosenkarze, ponieważ nie dają sobie rady z tym, że muszą wstawać rano i jakoś egzystować. Także mówienie, że w tydzień można wyjść z depresji, błagam was. Taka jestem wdzięczna mojej przyjaciółce, że wyciągnęła mnie z depresji i nałożyłam kostium halloweenowy, w którym czułam się dosłownie mega sexy. I też impreza była wspaniała, wstawię wam jutro. Naprawdę czułam się 10 na 10 i zapomniałam o moim ex. Także wyszłam do ludzi i fajnie się bawiłam, bardzo mi się podobało, ale po prostu jak wracasz do domu, do 4 ścian,
To znowu po prostu spada na ciebie ta fala rzeczywistości i co się odwaliło i tak dalej. Jaka jest rzeczywistość i jaka jest prawda. Ale tak jak mówiłam, nie będę już was zawalać smutkiem, tylko muszę się wziąć w garść i będę kreować happiness, szczęście na tym Instagramie i jak najwięcej wychodzić do ludzi. Jak najwięcej wychodzić do ludzi, jak najbardziej. Fajnie, fajnie, że poszło również na jakąś imprezę halloweenową, która jednak pozwala się rozerwać, pozwala odpocząć trochę i przeżyć jakoś tą żałobę po związku, szczególnie, że oni byli 5 lat razem, natomiast sam początek po raz kolejny, że ktoś ją wyciągnął z depresji i to również może się zdarzyć, natomiast nie w przeciągu tygodnia. Nie w przeciągu tygodnia, błagam, nie mówmy o depresji jako o czymś, co jest jakąś tam tylko chorobą. To nie jest przeziębienie, że sobie wyleżysz to 3 dni, 4 dni i ci przejdzie. To jest coś, co może trwać latami i dalej możesz z tego nie wyjść, a to może to być również coś, co będzie trwać latami i możesz z tego nie wyjść i jednocześnie opuścić ten świat. Jasna cholera. Tak naprawdę w takich życiowych problemach, dołach po prostu trzeba trochę oszukać mózg i zająć się czymś non-stop, być busy, zapracowanym, bo wykonując różne czynności i bycie obok innych ludzi powoduje to, że zajmujemy mózg tym, co się dzieje wokół, aktywnościami i nie skupiamy się w 100% na rzeczy, która doprowadziła nas do depresji, załamania, więc nawet trzeba się, psychologowie mówią, udawać, że się uśmiechamy, bo wtedy oszukujemy mózg i rzeczywiście nasze ciało wydziela pozytywne hormony. Dlatego ja postanawiam, że koniec smutków. I tak, i nie. Jak najbardziej fajnie brzmi to, żeby trochę oszukać własny mózg, żeby zająć się różnymi rzeczami, żeby wyjść do ludzi, ponieważ to jednocześnie będzie sprawiało, że nie będziemy myśleć o tych złych rzeczach. I to jest spoko, to w jakiś sposób może pomóc, natomiast o wiele bardziej to przykryje i nawet jeśli faktycznie będziesz pracował ogrom godzin, jeśli ciągle będziesz coś robił, żeby nie skupiać się na sobie, to w pewnym momencie będziesz trochę zmęczony, w pewnym momencie jednak będziesz potrzebował trochę więcej snu, w pewnym momencie troszeczkę jednak będziesz chciał zwolnić i wtedy cię to dowali. Ja na przykład mam swojego kumpla, któremu niestety zmarli rodzice i to było tak, że on w chwili, gdy to się stało, to dalej był ze mną, to znaczy on dalej był bardzo, bardzo komunikatywny, bardzo, bardzo, bardzo dużo rozmawialiśmy, on się śmiał, graliśmy wspólnie, wszystko było w porządku i on bardzo to ukrywał, to znaczy wszystko robił, żeby tylko o tym nie myśleć. Ogrom pracy również wkładał w rzecz, którą się zajmował, tak naprawdę jego życie po tym, jak to się wydarzyło, polegało na tym, że albo skupiał się na pracy, albo ciągle na przykład siedział na Skype'ie i ciągle graliśmy, ciągle gadaliśmy. Natomiast w pewnym momencie wydarzyło się coś takiego, że straciłem z nim kontakt na półtora roku, ponieważ wtedy go dowaliło, więc mówienie po raz kolejny i takie publiczne mówienie o tym może być po raz kolejny krzywdzące, ponieważ ktoś może słuchać faktycznie Karoliny, ktoś może zmagać się z prawdziwą depresją i pomyśleć sobie, kurczę, to ja faktycznie nie będę chodził do tego psychologa albo nie pójdę do psychoterapeuty, skoro wystarczy, że będę oszukiwał własny mózg uśmiechając się, to faktycznie to samo przejdzie. Później niestety może wydarzyć się tragedia. Koniec smutków, a mówię to jako smutna. Kurde, nie zmienię tych paznokci, nie. Następne będą czarne, ponieważ powiedział, że nie lubi czarnych, jak zrobię czarne, to będzie koniec, on nie lubi czarnych, kojarzy to mu się źle. Te są co prawda czekoladowe, ale jak widać nie spodobały mu się, ale następne będą czarne, bo ja już jestem wolnym człowiekiem i nikt mi nie powie już nigdy, jaki kolor paznokci mam robić, albo jaki kolor paznokci nie mogę robić. Na następnym Instastory, którego niestety już nie zdążyłem nagrać, Karolina wspomniała również o tym, że poszła na kolejną imprezę, że zrobiła sobie takie ogromne rzęsy i że będzie teraz robiła na przekór swojemu ex i że właśnie w ten sposób będzie wychodziła z tego, bo on już jej kompletnie nie obchodzi. Tylko to jest ciągle pokazywanie, że on gdzieś tam ciągle jest w jej głowie i to jest totalnie normalne, natomiast faktycznie, jeśli ona chce sobie pomóc, jeśli ona chce z tego wyjść, jeśli ona chce wstać na nogi, to robienie
oszukiwanie własnego mózgu, uśmiechając się, wymuszając ten uśmiech, tworzenie jakichś treści, które będą polegały tylko na uśmiechaniu się oraz robienie swojemu ex na przekór, to nic innego jak stanie w miejscu. To nie jest pomaganie sobie, to jest ewentualnie wkurzanie go, żeby on się po raz kolejny nią zainteresował i koniec końców możemy, nie chcę zakładać, ale takim nastawieniem Karolina pokazuje, że istnieje spora szansa, że za 2 miesiące, za 3 miesiące albo za pół roku ich drogi znów się przetną i znowu nie będziemy mieli do czynienia z Karoliną Derpieńską, tylko po raz kolejny z Caroline Derpieński. Na początku tego filmu zapowiedziałem wam, że zrobię komentarze samego siebie z poprzedniego filmu i zrobię to teraz dla wszystkich dotkniętych moimi słowami. Po pierwsze, nie jeśli ktoś poczuł się urażony, nie jeśli ktoś mnie źle zrozumiał, nie jeśli cokolwiek, po prostu przepraszam. Ponieważ raz jeszcze obejrzałem swój film i rzeczywiście bez mojego rozgadania i wchodzenia w szczegóły wygląda on bardzo lekceważąco. Wielokrotnie mówiłem o swoim podejściu do związków czy zdrad, czy toksycznych związkach, natomiast tym razem tego nie zrobiłem, ponieważ uznałem, że po raz kolejny mówienie o tym będzie jedynie przynudzaniem, co jak się okazało było ogromnym błędem. Po drugie, pod filmem znalazłem wiele komentarzy mówiących o tym, że kompletnie nie wiem, na czym polega toksyczny związek, albo że powiedziałem, że byłem w toksycznym związku tylko po to, żeby moje słowa wydały się bardziej przekonujące, natomiast faktycznie w takim toksycznym związku byłem. Byłem w takim związku przez 1,5 roku i przez te 1,5 roku, jeśli wcześniej na przykład miałem bardzo niskie poczucie własnej wartości, to przez te 1,5 roku tego poczucia własnej wartości kompletnie nie miałem, ponieważ byłem dosłownie typowym podnóżkiem. Byłem na każde zawołanie, nie miałem kompletnie ani nie mogłem mieć swojego zdania. W momencie, gdy miałem swoje zdanie, to oczywiście była kłótnia, było oczywiście sprawdzanie, był dostęp do Facebooka, było codzienne umniejszanie tak naprawdę. I w tym wszystkim czułem się jak ostatni śmieć, jak ostatni pies, jak ktoś, kto nie zasługuje na jakiekolwiek dobro. Jak ktoś, kto nie zasługuje na nic tak naprawdę. Zasługuje tylko na to dobro, którego tak bardzo chce od tej jednej osoby, którego koniec końców i tak nigdy nie zostaje. Toksyczny związek na szczęście zakończył się zdradą. Dlaczego na szczęście? Ponieważ w momencie, gdyby tej zdrady nie było, to wydaje mi się, że jeszcze ileś miesięcy w tym musiałbym trwać, a było to wyniszczające i wydaje mi się, że to było najbardziej wyniszczającą rzeczą w moim całym życiu. Po trzecie, wiele z was pisało o tym, że Karolina specjalnie opisuje tak tą relację, że ona pisze o jego chorobach psychicznych, ponieważ jest to typowy syndrom sztokholmski, że ona mimo wszystko chce go obronić, chce go w jakiś sposób wybielić i tutaj nie mam nic do dodania, macie kompletną rację. Po czwarte, wiele osób zarzucało mi to, że podchodzę bardzo lekceważąco i dosłownie wyśmiewam nawet depresję Karoliny i faktycznie obejrzałem ten film, może to tak wyglądać, natomiast nie powiedziałem tego, co chciałem powiedzieć, co już gdzieś tam tutaj wspomniałem. Według mnie nie można wyjść w przeciągu 2 miesięcy bez pomocy farmakologicznej z depresji. Tutaj, moi drodzy, mamy kolejny film i okazuje się, że Karolina nie miała tej depresji, teraz miała ją tydzień i w ciągu tygodnia również z niej wyszła. Według mnie to jest bardzo krzywdzące dla wszystkich osób, które z tym się borykały. Ja na przykład mam ulubionego aktora, Robin Williams, i niestety on chorował na tą pieprzoną chorobę wiele lat i przez tą chorobę również niestety nie ma go razem z nami i wydaje mi się, że ogólnie to jest jedyna osoba ze świata show biznesu, jedyna osoba, której nie znałem, której śmierć nadal mnie dotyka. Wiele osób ma tak z Chesterem z Linkin Parku, że nie znali go, natomiast dalej im go brakuje i ja identycznie mam z Robinem Williamsem, więc jestem naprawdę ostatnią osobą, która naśmiewałaby się z depresji, która lekceważąco podchodziłaby do tego tematu albo chciała jakoś umniejszyć temu tematowi, szczególnie, że ja sam jestem w trakcie terapii. Bardzo bliska mi osoba również jest w tym momencie na terapii, również jest, dostaje tabletki, więc te tabletki sprawiają, że dana osoba jakoś potrafi funkcjonować, więc jeśli faktycznie zabrzmiało to lekceważąco, to absolutnie nie chciałem, żeby tak zabrzmiało. Natomiast po raz kolejny i po raz ostatni już chcę to powiedzieć, mówienie o depresji jak o czymś, co od tak może sobie przejść w przeciągu tygodnia, jak kaszel albo katarek, albo w przeciągu 2 miesięcy bez absolutnie żadnej pomocy psychologicznej, bez żadnej farmakologii, to jest zajebiście
umniejszające dla wszystkich osób, które faktycznie borykają się z tym kurestwem, które niszczy całe życie. I po piąte, dlaczego ogólnie podchodzę do Karoliny lekceważąco? Ponieważ tak jak wspomniałem już w tamtym filmie, wspomniałem na początku również tego filmu, Karolina przez kilka lat oszukiwała nas w internecie i to ciągle chciała pokazywać coś, co tak naprawdę nie było prawdą. Wielokrotnie lekceważąco podchodziła ona również do Polaków, do wszystkich, którzy ją otaczają, ciągle umniejszała, ciągle naśmiewała się, więc ja nie potrafię po prostu fizycznie w takiej sytuacji jej współczuć. Oczywiście były momenty, współczuję jej tej relacji, natomiast tej całej otoczki już nie do końca jej też wierzę we wszystko, ponieważ tak jak wspomniałem, miałem na YouTubie naprawdę wiele osób, które pokazywały, że się zmieniają, pokazywały swoją prawdziwą twarz tylko po to, żeby uzyskać trochę współczucia, trochę klepania po pleckach, trochę więcej rozgłosu, tylko po to, żeby miesiąc, dwa miesiące później wrócić do swojej prawdziwej twarzy internetowej. I ktoś mógłby teraz powiedzieć: Mati, ale Karolina to jest zupełnie ktoś inny niż Caroline. Wielokrotnie, po pierwsze, mieliśmy dowód na to, że te dwa światy bardzo się ze sobą biją. Natomiast ciekawe jest to, co Misiek Koterski powiedział na wywiadzie z Krzyśkiem Stanowskim kilka dni temu, czyli w tym momencie, kiedy już działy się te różne sytuacje z jej obecnym jeszcze mężczyzną, ona tak zachowywała się, gdy nie było kamer. Naprawdę, mimo różnych, tak zawsze staram się odrzucać ocenę i uprzedzenia i też wydaje mi się, że wszyscy tam uczestnicy byli tak fajną grupą, mimo że się nie znaliśmy, że wspieraliśmy się nawzajem i mimo że Caroline była Caroline i że to warunki nie takie, a walizkę, wszyscy jej pomagaliśmy, nosiliśmy te walizki, kurde, pomagaliśmy. Przyjeźdź jej walizki, bo jeśli... Ja nie, to Stifler jej nosi. Akurat, ale wiesz, nie, chodziło o to, że to jest program o przetrwaniu, że jesteśmy jakby, taką się czuło odpowiedzialność za wszystkich, że robimy show, dorośli ludzie, przyjechaliśmy na wyspę przetrwania, bez, że tak powiem, jedzenia, bez wygód i tak dalej, więc jakby sobie myśleliśmy, że to jest grupa, zbiorowa odpowiedzialność i że każdemu trzeba pomóc. Znosiliśmy te różne jej humory, a też muszę przyznać, że ona też taka się wydawała bardzo miła, bardzo ten. No ale potem zaczęły się różnego rodzaju trudności. Kurde, no, czy powiem tak, żal mi tej po prostu osoby, bo myślę sobie, że ona na tamten moment jeszcze do dzisiaj nie ma świadomości, co to znaczy, co jest tak naprawdę dużą wartością w życiu, że wartością jest człowiek. My, nie znając siebie, tam nawzajem, ja większości tych ludzi nie znałem, bardzo się wspieraliśmy i wspieraliśmy też ją. Ona to w jakiś sposób zdeptała, w pewnym momencie mówi, że odchodzi, że tego, no już tam wymyślała rzeczy, których w programie nie ma, już nie chcę ich powtarzać. W każdym bądź razie pamiętam te słowa, które do niej powiedziałem. Mówię, słuchaj Karolina, prawdopodobnie tu w tym programie są ludzie tak życzliwi i szczerzy wobec ciebie, których nigdy już w swoim życiu pewnie nie spotkasz. My tu chcieliśmy naprawdę dobrze, chcieliśmy zrobić coś fajnego i to jest, przez to też miała inna dziewczyna, bo to w parach było odpaść. Ja mówię, to jest nie w porządku, że w taki sposób się zachowujesz. No ona jeszcze to odwróciła, że to my, tacy owacy, żeśmy się na nią uwzięli na sam koniec. Więc jeśli zewsząd tak naprawdę dostaje dowody, czy w wiadomościach prywatnych, czy z prywatnych relacji, ponieważ ktoś faktycznie zna ją, albo ewentualnie znał się z nią, albo ktoś przeciął się z nią i ciągle słyszę, że to, co ona pokazuje w internecie, niewiele różni się od tego, jaka jest w życiu prawdziwym bez kamer, to nie potrafi chyba podchodzić inaczej niż w sposób lekceważący do takiej osoby. Kto komuś się oczywiście może nie spodobać. Ja jestem otwarty na rozmowę, jestem otwarty na krytykę, dlatego te komentarze, które zauważyły, które wypunktowały mnie, również poserduszkowałem. To nie jest tak, że ja będę usuwał komentarze. Jeśli komuś się coś nie podoba, to oczywiście może mi coś powiedzieć, ponieważ ja jestem otwarty na rozmowę i jak najbardziej możemy porozmawiać dalej. Komuś oczywiście mogą się nie spodobać moje słowa, natomiast chciałbym, żebyście uważali, po prostu uważali na to, co widzicie w internecie, ponieważ nawet jeśli ktoś jest smutny, jeśli ktoś opowiada smutną historię, jeśli ktoś pokazuje, że płacze, niestety, to jest straszne, ale niestety, nawet jeśli uzyska nasze współczucie, jeśli uzyska nawet bronienie jej przed innymi, to później niestety również może wydarzyć się tak, że przejdziemy się na tej osobie i oczywiście mam nadzieję, że w tej sytuacji tak nie będzie, że Karolina nie robi sobie kolejnej gierki, kolejnej bajki,
nie wróci do tego Jacka, stanie na nogi i może zobaczymy inną, odmienioną Karolinę. Kompletnie w to nie wierzę, ale jednocześnie życzę jej tego i życzę nam wszystkim tego, żebyśmy nie przejechali się, żebyśmy nie zostali ogłupieni, bo internet i ludzie niestety tak wyglądają. Dziękuję wszystkim osobom wspierającym, które ten film zobaczyły wcześniej. Zapraszam na nowo powstały film. Już jutro premiera pierwszego odcinka, więc będzie mi cholernie miło, jeśli zasubskrybujecie, jeśli będziecie czekać, ponieważ ten film najprawdopodobniej 11-12 już będzie na kanale, więc zapraszam bardzo, bardzo serdecznie. Tutaj Republika Smakoszy, tutaj Instagram. Pamiętajcie, co z Bogotronia. Trzymajcie, cześć. Bye.